To jest mikronamiot. Dzisiaj spędzę 24 godziny wykorzystując tylko mikro rzeczy. Tak jak mikro smartfona, mikro drona czy mikro kamerki. Ale zaczniemy tak jak wszyscy zaczynają dzień, czyli od śniadanka. Zapraszam. A co na śniadanko? Na śniadanko zrobimy jajecznicę. Ale co w tym małego, nie? Popatrzcie, mamy mikro patelnię, mikro łyżkę. Z tego co kojarzę to jest 16 cm, czyli... Nie no, 10 chyba, nie? Jest 8 tak. 28, no. No, tak, no. Tak. I do tego oczywiście mamy jajka. Ale niezwykłe jajka. Mikro jajka! Bo jajka są przepiórcze i są przepyszne! I wygląda jak Oreo. A całko mamy zwykłe niestety. Ale możemy je zmniejszyć. Nóż. Najmniejszy jaki mamy. I kroimy mikro kawałek masełka. Dodam jeszcze troszkę więcej mikro tego. I jeszcze więcej troszkę mikro tego. Teraz podgrzewać to. Ale niestety ta patelnia nie jest indukcyjna, więc będziemy potrzebowali przejściówki. Nie wiem, czy wiecie, jest takie coś jak przejściówka do płyt. I patrzcie. Wiecie, tak? Pyk, 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 pyk. Szkoda, że nie mamy mikrotalerza, ale za to mamy duży talerz. No i co tam u ciebie, Bartek? No wszystko w porządku, eh? Tak. Znaczy, no przeprowadzka, więc trochę mamy do roboty, ale to... Nie, już jesteśmy tam po przeprowadzce. A, tak? Dzisiaj jak ten film wychodzi, to też możecie zobaczyć już naszą nową chatę. Naprawdę, ogóremka na kanale. Super. Ale w tym odcinku też zobaczycie nową chatę, więc pamiętajcie. Puh, 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 dobra, czas na jajka. Okej, nie było to najlepsze pęknięcie, na jakim widziałem. O! Jeszcze nie uczyłem twarz przypadkiem? Nie, tym razem nie. Dobra, mieszamy. Oczywiście mikrołyżką. I w ogóle nie wiem czy wiecie, ale zostanie zaproszony do tego odcinka gość. Będzie to mini Mike. Zresztą nie zaprosiłem go, ale to dobrze wygląda. I to wygląda jak w takich restauracjach pięciogwiazdkowych, nie? Gdzie dajesz 300 zł za przystawkę. I trzeba jeszcze tak zrobić, że oprócz tego, że masz tutaj danie, musi być tutaj tak lekko ubrudzony. To jest barabel, nie? Ale do tego damy kiełki. Wygląda dobrze nawet. No to się dam do stołu. To jest mikro stół, no. Mikro siedzenie gdzie jest? O tak! Zapraszam. A dziękuję ślicznie. To jest nie wszystko, bo musimy jakoś to zjeść. Ale nie będę tego jadł zwykłym widelcem, a nie zwykłym nożem. Panie i panowie. Patrzcie, jak to jest naprawdę mini. Bon appetit. Ej, spoko, spoko. O, czekaj. Halo? Magda Gessler do ciebie. Tak? Naprawdę? Jakie gówno! Czas to zjeść do końca i idziemy do firmy potem. Czas przetestować inne rzeczy. No Glenco, aż mi smutno jak patrzę, jak ty się męczysz. No nie, spoko, bo to wiesz, to dla jaj. Okej. Nie dla jaja! Dobra, pojedzone, więc jedziemy do firmy. Ale nie moim samochodem, tylko samochodem od Remka. Nice, jedziemy Mustangiem? Tak, jedziemy Mustangiem. Super! Nie wiem, czy się zmieścimy. No właśnie, trochę rzeczy mamy do zabrania. A jakoś to upchamy. Mam nam duży bagażnik. Kurde, gdzie ten Glenco? Miał po mnie przyjechać tutaj, mieliśmy się widzieć. Glenco? Samochód ledwo co jedzie. No właśnie widzę, a jak my się w ogóle we dwóch zabierzemy? Nie wiem, o jedę. Jedzie? To jest taki jak w tym, Flintstonach, trzeba się odpychać po prostu. Popchać cię? No. Musisz skręcać Glenco. Staram się, jakby... Ale już blisko, dojeżdżam. No jest bliziutka. Okej, czas umyć tę maszynę. Całe szczęście mam złotóweczkę, więc będzie po taniości. Nie zgij. Wygląda dobrze, nie? Nie no, nówka maszyna. Remek nie pozna jak dostanie. Dumny będzie. Operatora też mu wyczyścimy. Nie! Dobra, jesteśmy w firmie i teraz czas na trochę rywalizacji z Markiem. Zbierzemy się z Markiem w mikropiłkarzyki, ale zanim to zrobimy, czas na małe typowanko. Zrobimy to razem z Fortuną, czyli legalnym bookmacherem i w jej aplikacji każda osoba z Thundera będzie mogła wybrać, czy postawić na Marka, czy postawić na mnie. Na Marka kurs jest niższy, bo jest bardziej doświadczonym graczem, więc czas na typowanko. Kogo wybierasz? Glenca czy Marka? Przy takim kursie postawiłbym na Marka, ale lubię ryzykować. Dobra, to mi się podoba. Dobra, Krzychu? No bo na maraczkę sobie tutaj wypykniemy. Ja czy Marek? Ja myślę, że będzie remis. Nie ma remisów tutaj w tej grze. Tak nie powiedzieć. Ma remisów. Spójrz na niego. Wybieraj! To Glenco. Okej. Nie płaczę. Wynagrodzę ci to. Nie żyję. Marek czy ja? Kto wygra? Piłkarzyki. Piłkarzyki? Marek. Tak jest! Dobra, gramy z Markiem do 10 goli o stówkę. O, stówkę! Okay. No i dobra. Sam zestaw kosztował 50 zł jakoś i jest naprawdę mały. To jest ciężkie. Ciężko złapać. Yeah! O, i z połowy. A, sam sobie zablokowałem. Dobra, gramy do 5 może, co? Yes! Ale rado, naprawdę, to jest taka ulga. Yes! Ale to było szybkie, co? Bartek, zobacz, to będzie gol. Polzia. Pał, pał! Jeszcze jeden. Ja go trzymasz na bramce. Chyba jakiegoś... Lamusa! 4-1. Dobra. Fortuna ma dla nas super okazję powitalną, czyli zakład bez ryzyka do 600 zł. Czyli nawet jeżeli przegraliście zakład, to możecie otrzymać zwrot gotówki nawet do 600 zł.
4-1, stary. Cyk, cyk. O, połowy, stary! Jo, jak ponownie ostatnio. Marek ma stóweczkę i... Dzięki, niesamowite emocje. A typowanie w Fortunie jest proste i przyjemne dzięki tej aplikacji mobilnej, dzięki której możesz obstawić wynik w każdej chwili. I nie trzeba być ekspertem, żeby grać. Typowanie jest dla każdego. Lecimy z kolejnymi gadżetami. Czemu? Nie, w dół. Dostał. Marek, czas przetestować kolejną mikro rzecz. Mikro... mikrodrona. A. Pudełko to jest dosyć duże, ale jak sami zobaczycie, sam dronik jest bardzo malutki. Szczerze powiedziawszy, on jest słodki. Nie czytałem instrukcji tego, nie wiem, czy to ogarniemy. Miałem takiego... Pokaż, powiedz to do kamery. Ja tak, cię, tak, tak. Wytłumacz, wytłumacz. Cześć, jestem Bartek, miałem takiego drona, nie konkretnie takiego, ale takiej samej wielkości. Było ciężko go podłączyć i nim latać. Dziękuję, to tyle z mojej informacji, przekazuję głos do studia. O, słychać? Słychać, dobra, wróciliśmy na linię. To nie było optymistyczne podejście, ale no cóż, taki Bartek jest właśnie pesymistyczny. Odpalałem drona. Świeci, jak świeci. Ej, on to... On kosztował 300, więc to nie jest taki mega tani dron. Marek, jak go wystartować? Playing preparation, to najpierw trzeba rozłożone, super. Okej, okay, stretching. Obracać za niego śmigłami, aż poleci. Każdy jeden śmigłem kręci, potrzebujemy czwartą osobę. Może ty, drogi widzu, chętnie pokręcić z nami? Śmigłem? O kurde! O! Jo! O nie, 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 Ale działa, działa. Kurde, chyba śmigło się złamało. To było prawdopodobnie najgorzej wydane 300, jak mogę wydać, ale... O, opanowałeś go! Mamy, mamy go, mamy! Nie, prawie kółka! Ale dalej, dam ci go. Ej, ale potrzebuję się ja. A jak jest kurna obrót, na który się skacze? Ja mam fan! Okej, okay, Marek ma fan, więc może nie jest taki zły. No ale ustabilizuj się, no ty kur... Żyje? Pacjent! RK! Po kurwa, tracimy go! Jakby nie mam komentarza. Może baterię trzeba wymienić. Jest! Wow! Tak! Pacjent przeżył! W mojej ocenie daje tak fajna frajda. 7 na 10. Trzeba się zabrać za kolejną rzecz. No i kolejna rzecz to jest mikrokamerka. Kosztowała 30 zł i wygląda jak podruba Polaroida. To coś, to było jeszcze krzywo przyklejone. O, przepraszam. I ogólnie instrukcja jest dosyć niejasna, bo instrukcja trochę wygląda jakby była tłumaczona w ogóle tłumaczu. I na przykład jest tu mowa o dwóch przyciskach. Włącz, wyłącz, a drugi przycisk to jest on, off. Jakby ciężko się zorientować, który to przycisk to który. A na kamerce mamy dwa przyciski. No czyli to jest włącz, wyłącz i on i off. A drugie to jest M. I teoretycznie, jak naciśniemy włącz, wyłącz, to powinno coś nagrywać. Czy to nagrywa? Nie wiadomo. Mam nadzieję, jeżeli to coś nagrało, to teraz widzicie obraz tego. Jeśli nie nagrało, to nie widzicie obrazu. Ale kosztowało to tylko 30 zł. Kolejna rzecz, czyli mini konsola za 50 zł. Jest super. Ej, ona bardzo przypomina mi Game Boya. Miałem kiedyś Game Boya Advance. Napiszcie w komentarzu, czy to mieliście. Mamy dwa języki do wyboru, chiński i angielski. Oczywiście wybierzemy chiński. Ej, ale tu jest wejście na wideo. To jest zajebisty bajer. O, coś się skraszowało. Da się podłączyć chyba do telewizora, da się podłączyć jeszcze drugi pad. To jest spoko, ale z drugiej strony te gry, czyli na przykład Super Mario, możemy na dwie osoby. Jest. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, kto kupuje takie konsole w... Ważyć w skucie! Kuba! Nie niektórzy, rozumiem. To niektórzy chcą poczuć retro styl. To nawet nie jest mini, bo mini to jest mój telefon mini. Jedyna jaką opcja tu jest, to możesz zagrać. Ile gier? 400 klasycznych gier. No zajebiście, tylko że te gry są... Mario, Mario 2. Mario 3. Mario 4 edycja... Pierwsza. No niby spoko, ale... Czy spoko? Teraz, może to wyrzucić? Rozleciało się. Sorry, Mario, zostawiam cię, ja jadę do Wiki, więc jedziemy do Wiki. Dobra, przed jazdą do Wiki jeszcze podjechaliśmy do innego gościa. Nie udało nam się załatwić mini Majka, ale za to mamy Mikrodisa. Chodź, nie bój się, wstydzi się, wiesz, młody. Możemy? O, witamy na chacie. Zrobiłem burgery. Przepraszam. Zaprezentuj swoje mieszkanie. Stasem śmieci, muszę je wyrzucić. O, szumi. Spiernie was nie zapraszam, bo dopiero co wyszłam. Cię pruje, szumi. Właśnie trudno bardzo, bo nie sprzątałam. Nieważne, ale ważne się liczy, że jestem głodny. Też jesteś głodna? Jestem głodna. Więc zjemy sobie mini burgery. Dla mnie to będzie śniadanie. Jest 17. Więc mamy mini burgera firmy Kracje. A najem się tym? Raczej nie. Chyba, że masz mały żołądek, taki żołądek taki. Więc otwieramy. Aha, zapomniałem jeszcze, do tego mam przecież mini nożyczki, mogę to rozciąć.
ogólnie burgerek kosztował 40 zł, co na tym zostawi. A nożyczki kosztowały chyba jakieś 3 dyszki. Myślałam, że małe rzeczy kosztują mniej. Patrzcie, to jest nasz kubeczek. I ten kubek nie jest wcale taki mały. Jak szot. Mamy widelec? Co to w ogóle za duży widelec i duża łyżka? Patrz, widziałeś jakieś takie... Nie wiem, dziwne, nie? I tutaj mamy jeszcze całe opakowanie. Okej, okay, nie ma to są etykiety, które nie potrzebuję. Po co nam etykiety? My chcemy zawarty, my chcemy poznać smak. My chcemy być jak Magda Gessler. Mini Magda Gessler. Tak, i to będzie zalane wodą, ale nie mam ile wody, więc... No właśnie tyle, ile tu wlaliśmy. Patrz, patrz, numer jeden. Proszę, jeszcze moje drugie imię. Jak coś to nie, jak coś to Paweł, to jest moje drugie imię. Drugie jest teraz. Już lubię mięso. Żadne zwierzę nie zginie podczas tego odcinka. Tylko proszek zginie, jak coś. Skąd wiesz, z czego proszek? Z czego jest proszek? Pachnie jak mięso! Jaki jest opis sytuacji? Topił się plastik? Już się topi, więc musimy wyciągać, zginam, ale zginam. Bułeczki są gdzie. Frytki wyglądają... Może nie jak frytki, ale jak taki po prostu mózg ziemniaczany. Pire, nie? To jest deska do krojenia? O, to jest książka! Ja też myślałem, że to deska do krojenia. W momencie to jeszcze nie wygląda mega super, ale zrobimy tak, pyk. Wyglądają, no, wyśmienicie. Dół bułeczki wygląda dosyć miernie, ale góra wygląda dobrze. I mięsko wygląda akurat dobrze. Czas zrobić sosik. Ser, jest ser. Zrobimy przejście. Wow, no i mamy to! Jak to wygląda dobrze. Jak chcesz spróbować fryteczki? Dobra, ja posmakuję tego naszego napoju na początku. Okej. Okay. Smakuje jak syrop jakiś? Jak takie rozpuszczone żelki kolowe. Fryteczki? Mhm, ja je trochę przypiekłam. Dziwne fryteczki, ale... Ale smakują mi! Ale spoko! Kurde, żona burgera, burger! To... szybko. Aha, ja chciałem go przegryźć. No spoko, smakuje mi. No takie przekąska by mogło być. Dziękuję ci za obiad. Idziemy dalej. Wow! Nie tryhardowałem. Fajnie bokser, nie? Ale ja mam lepszego boksera. Ja mam mini boksera. I czas zrobić wyzwanie. Ja versus ty. To więcej. Dobra. Uderzy w 30 sekund. Dobra. Okej, okay, ważenie będzie? Fajna MMA. A się opruliśmy nawzajem. Boże, to jest Szymon. I się kłóci z tobą teraz o coś. Szymon! Dobra, a teraz masz coś lepszego. Kosztowało to jakieś chyba 160 zł. Ile? Całkiem sporo, ale nie wiem, ile to kosztowało. Wiem, bo płaciłem 15 sekund. Okej, okay, miał być 30, ale to jesteś szefem, więc może być 15. Teraz! Kurde. Nie robisz tego pierwszy raz, to widać. 3, 2, 1, koniec! 94. Wow! Wow, nice! Lecimy! Mam naprawdę szybki polów, ej, nie. Nie, on mnie kupuje. Nie, to co? Nie! 111! To jak co, ale ja uważam, że duży bokser lepszy. Nie. I kolejna rzecz. Zaśmij swoją latarkę w telefonie, no. Ja nie mam telefonu. O, dziękuję, mam telefon. Pokaż jaka siła tego. Okej, okay. Zaśmiesz tam, zaśmiesz w zosie. No widać, widać mało co, ale no widać, no. A teraz, ta mała latarka, 70 zł, ale jest naprawdę mała. Ile? 70! Ale jest mała i teraz przekonamy się, jaka jest moc. Ma fajny system odpalania, bo wystarczy, że tak, ciągacie kondonika i świeci. O, ale słodkie, zrób to jeszcze raz, czekaj, zrób to jeszcze raz, proszę cię. O, pokaż, daj mi też, że śmieszne jest nawet. Ej, ona nie jest taka słaba. Ej, bo jest mocniejsza. Ej, jest mocniejsza, bezpunktowa bardziej. Teraz no. Jest normalna latarka z telefonu. A teraz? No. No i później. I teraz jest ta. No, trochę mocniejsza. No. Bezpunktowa, widać normalnie strugę światła, nie? Zarąbista, bo do kluczy możesz sobie przyczepić. Tak. Jak ci wypadnie, jak się zerwie po prostu, to przynajmniej będziesz szybko znajdziesz. Bo... A, racja, bo się świeci. Albo nie znajdziesz jej. Wiesz, co jest jeszcze malutkie? Inne rzeczy, które zaraz zobaczycie. Czas na kolejne mini potrawy. Tym razem będzie to mikropizza. Ten sam zestaw, znaczy podobny zestaw, co był na obiadek tej samej firmy. No i otwieramy i sprawdzamy, co tam się kryje w środku. Marek, jesteś głodny? Ja byłem pod chwilą kepsa, ale... Aha! No ale ty nie jadłeś. No właśnie. No i dobra, system jest podany jak z burgerami. Troszkę inny, ale już was nie będziemy przynudzać. Więc zaraz się zabieram do roboty i zobaczycie efekt końcowy. Albo czas na timelapse. Dobra. Dobra, nasze pizzunie są gotowe praktycznie. Teraz tylko otwieramy piekarnik. Damy cały talerz na to. Wiem, że to tak nie powinno chyba być. Nic się z tym nie stanie. Talerz wytrzyma. Mareczku, mam dla ciebie danie. Najpierw to się jak je. To wygląda? Ja w sumie nie wiem, co to jest dokładnie. Ale były tam takie dwa tacki, znaczy w sumie cztery. To ta pizza nie wygląda jakoś mega super. Tego się trzeba boję.
ciasteczki, ziemniaczane, coś. No. To powinno być robione w mikrofalówce ogólnie całość, dlatego może trochę mieć inny kształt i smak i wszystko. Ale pizzy się boję, bo wydaje mi się, że wygląda nie do końca surowo? Jak miała wyglądać. Ale jest mokra z dołu, czy się coś podgrzało. Nie smakuje rewelacyjnie. Czekaj, jak będzie potem w stranie. Małe. Przecież ja bym zjadł szynkę z keczupem i mąką. No, tak. Może nie było to najlepsze danie, ale było to naprawdę ciekawe danie. Więc teraz wiesz co? Lecimy dalej. No i ostatnia rzecz, czyli... mini telefon, czy tam mikro, czy tam... mikro smartphone! Panie i panowie, jest i on. Funkielnówka, działający, robiący naprawdę zdjęcia. Tak, ja tego się nie spodziewałem. W ogóle w zestawie, bo oprócz telefonu w zestawie wciwa mam ładowarkę i to mnie rozwaliło, to mnie rozwaliło głowę. Case po prostu. Patrzcie, jakie to jest, to jest wielkości małego palca, nie? Naprawdę. A to jest gruby. No dobra, no to ściągnij. Nie powiem, kto to ściągnij. Bez gumki ryzykownie, wiem, no ale... Dziękuję, że ja nie musiałem tego powiedzieć. O. Welcome! Welcome! I to jest Android, tak? Tak, to, tu numer, i normalnie pełnosprawny telefon, pokam mu to. Zepsułem, czekaj. Czemu to ma chińskie znaczki? Włączy taki reboot, zrobiłeś to jakby. Chyba tak. No i blue screen. No, wydupiło blue screen. Ej, co jest? Ja to testowałem wcześniej, to działało! Ej, to jest blue screen jakiś. Ja to naprawię. Stary to naprawi. O, fuck. Nie byłoby problemu, ale nie potrafię czytać. Chyba jest dobrze. Jest dobrze. Jest! Jest! Niski poziom baterii, nieważne, ale działa, patrzcie i... o. Wow! I chodź na dnie najgorzej. Co ty gadasz? Aparat? Poka. Stary. Mogę ci strzelić zdjęcie. Dawaj. Przy stanie jestem? Nagrywam filmik. O, nice. Chcesz kogoś pozdrowić? Tak, chcę pozdrowić ciebie i moją matkę. Dziękuję. I wszystkich pozdrawiam. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Mieściłem się? No, sorry. Cześć. Stary selfie tryb. Ja pierdolę, jakie małe. A do nikogo nie zadzwonimy, bo nie ma karty SIM. Ale jest wszystko, no. Poczta, kalendarz, internet, no sklep Play. No mamy ściągać aplikacje. No nie wiem, co tu pójdę na tym telefonie, ale... jak biegasz z telefonem, słuchasz muzyki, coś takiego, masz pod ręką latarka, on off, patrz, można świecić. Po co mini latarka, jak masz mini telefon. Dobra, z latarką? Dobra, ile kosztował? 300 zł. 300! Ej, ale to nie, jakby... ile kupiłeś iPhone'a? 6000. I to takie podsumowanie. I jest spoko. Ale wolę swój telefon. Powiedz coś na koniec. Mój uśmiech mówi wszystko.